Miałam wizję twojego przybycia. Czy był tu Dalton? Ja też tu będę. Też jakaś kiepska wizja. Miałam psychiczne moce, odkąd byłam dzieckiem. Zaczęłam z łyżką, którą rzucałam, którą miotałam, zginałam. Nie chcę cię rozczarować, ale nie ma żadnej łyżki. Nie lubię walczyć, ale jeśli takie jest twoje życzenie, pokażę ci moje moce. To jest kiepski głos, dlaczego... Może dlatego wyrzuciła łyżkę, więc nie miała czym zjeść śniadania. Temu taka słaba jest. Słaba jak jej wszystkie Pokémony. Przepraszam, wiem, że Sabrina powinna być tą trenerką, której wszyscy się obawiają, ale kiedy zagrałem sobie tak na próbę, okazało się, że nie jest wcale aż taka straszna. Naprawdę nie jest wcale aż taka straszna. I tutaj pamiętajmy, za 2 rundy powinno to uderzyć. Więc wystawi nowego Pokémona i jeszcze raz i już uderzy, i to wtedy uderzy. Kulfon ma 39 poziom. Już tak zaczynam troszeczkę tak strategii tutaj planować, ale Mr. Mime. Mógłbym wystawić mojego Mr. Mime'a przeciwko jej Mr. Mime, ale daruję to sobie. Myślę, że Kulfon sobie tutaj poradzi z jego fajnym atakiem i poza tym przyda mu się troszeczkę treningu. O kurczę, i w tej rundzie powinien już uderzyć Future Sight. No i chyba po moim Kulfonie jednak. Zobaczmy, czy się mylę, czy się nie mylę. A, jednak nie. W takim razie bardzo się cieszę, że Kulfon nie padł zupełnie. Wystawię Dziudziubę na jego miejsce. Chociaż mógłbym wystawić... A co tam? Dziudziuba i Triatak. Triatak powinien tutaj się sprawdzić. O, kurczę, no zlitujcie się nade mną. Wiecie, to jest zabawne, ponieważ ja naprawdę nie miałem żadnych problemów z Sabriną w tej próbnej walce, no ale z drugiej strony ominąłem dosłownie wszystkich trenerów, którzy stali mi na drodze, więc... Jak teraz na to patrzę, to teraz też nie mam zbyt wielu problemów. I Venomoth, jedyny Pokémon Sabriny, który tak naprawdę nie jest Pokémonem psychicznym. Venomoth, jak już mówiłem, to jest robak trucizna, ale zna ruchy psychiczne, trochę tak jak Butterfree. Pokémon ćma, zresztą już mówiłem o Venomothu. I od razu zobaczycie, jak wygląda Psychic. Widzicie? Właśnie nie podoba mi się animacja tego ruchu, ponieważ to złudzenie przypomina ruch Confusion. I mogliby się naprawdę trochę bardziej postarać, szczególnie, że to jest jeden z silniejszych ruchów psychicznych i wygląda tak samo jak Confusion, tak samo jak Future Sight. Nie podoba mi się to spojrzenie w przyszłość. I Mimen chce się nauczyć dosyć ciekawego ruchu, aczkolwiek ruchu moim zdaniem niezbyt przydatnego, jakim jest roleplay. Roleplay pozwala Mimenowi skopiować specjalną umiejętność przeciwnika. Na przykład lewitacja Koffinga, czy Gastliego. Lewitacja chroni przed atakami ziemnymi. Atakami ziemne nie mogą uderzyć lewitującego Pokemona. I jeżeli walczy z Koffingiem, to wtedy kopiuje jego lewitację i ataki ziemne nie mogą go uderzyć. Co jednak jest troszeczkę bezużyteczne, ponieważ na przykład Pokemon z trzeciej generacji o nazwie... Dobra, zapomniałem, jak on się nazywa. Wiem, że jest Pokémon w trzeciej generacji, który ma taką specjalną umiejętność. Dosłownie jego specjalną umiejętnością jest kopiowanie specjalnej umiejętności przeciwnika. I nie sądzę, abym... O kurczę, źle kliknąłem. I nie sądzę naprawdę, abym używał tego roleplay zbyt często. Dlatego daruję to sobie. I tutaj mamy nowego Pokémona, jakim jest Alakazam. Postaram się coś o nim powiedzieć, najpierw jednak zobaczcie, jak wygląda. A wygląda... Tu muszę przyznać, wygląda całkiem nieźle. Alakazam! Alakazam jest potężnym psychicznym Pokémonem, jest to trzecia przemiana Abry, czyli ewolucja Kadabry, którą można otrzymać tylko poprzez wymianę z innym graczem. Jest to potężny psychiczny Pokémon, ma największy specjalny atak ze wszystkich psychicznych Pokémonów pierwszej generacji, co czyni z niego naprawdę trudnego przeciwnika pod tym względem.
A co mówi o nim Pokédex? Pokédex mówi, że jego mózg nieustannie się rozrasta, produkując coraz to nowe szare komórki, przez co jego głowa jest coraz większa. Czasami nawet rozrasta się do takich rozmiarów, że jego szyja nie jest w stanie jej już podtrzymywać. Właściwie wszystkie mięśnie w ciele Alakazama są niebywale słabe. Możecie to nawet zobaczyć, można nawet stwierdzić, patrząc na jego ramiona i uda w grubości ołówka. I dlatego, aby mógł się jakoś sensownie poruszać, Alakazam używa swojej psychicznej mocy i telekinezy do utrzymania siebie w całości. Co troszeczkę nie ma sensu, prawdę mówiąc. Jeżeli utrzymuje się, porusza ciałem dzięki psychicznej mocy, która jest potężna, to jego ataki fizyczne również powinny być potężne, a takie nie są. Alakazam to Herlak. Alakazam również ma IQ w wysokości 5000 punktów. Co jest bzdurą wierutną. Jeśli nie wiecie IQ, czyli iloraz inteligencji, dla przeciętnego człowieka to coś koło 100. Dlatego Alakazam, który nie potrafi mówić, nigdy nic nie zbudował, nie podbił świata, ani nic, ma 5000, to naprawdę jest przesada. Dla porównania, doktor Robotnik, Eggman z Sonika ma 300, co też już jest taką niebywałą liczbą. Bzdura! Nie masz 500 IQ. Wiesz dlaczego? Return! Return! Dawaj! Spojrzenie w przyszłość tego nie przewidziało? Nie? 500 IQ nie wpadło na to, że wielki Raticate może cię zmiażdżyć? Nie? Więc nie masz 5000 IQ. Ani spojrzenia w przyszłość. Ty też, niedroga panienko, która wygląda zupełnie inaczej niż w kreskówce i w kreskówce znacznie bardziej mi się podobała. Nie! Ja jestem lepszy. Gratulacje dla mnie, pokonałem Sabrinę. Widzicie, jest zszokowana swoją porażką, nie przewidziała tego. Ale przegrana jest przegraną. Przyznaję. Nie przyłożyłem się, aby zwyciężyć. Twoje zwycięstwo zapewniło ci... Marsz, Beige, ajajaj, co to w ogóle znaczy? Marsz? Kojarzy mi się tylko z marshmallow, ptacim mleczkiem, a to na pewno nie o to chodzi. Marsz, Beige, nie wiem, co to powiedziała. Sprawia, że twoje Pokémony do poziomu 70 będą ci posłuszne. Silniejsze Pokémony jednak zdziczeją i będą ignorowały twoje rozkazy. Nie powinieneś trenować swoich Pokémonów zbyt bardzo. Weź również to TM ze sobą, jest bardzo fajne TM, to zawiera Calm Mind. Calm Mind ogólnie jest to ruch, który zwiększa zarówno specjalny atak, jak i specjalną obronę naszych Pokémonów. Jest całkiem niezły. Psychiczne moce nie należą tylko do paru ludzi. Każdy je posiada. Nie zawsze tylko zdajemy sobie z tego sprawę. I teraz mówi nam, co jest w tym TM-ie i bla bla bla. Jesteśmy wdzięczni Sabrinie dlatego, że nie przyłożyła się do walki, dzięki czemu mamy łatwe zwycięstwo. Coś mi się wydaje, że w oryginalnych Pokémonach ta walka była znacznie trudniejsza, bo... Serio, wydaje mi się, że walczyłem z nią znacznie dłużej niż... Ile to było? Nie wiem, wiem, że nie walczyliśmy wcale z nią aż tak długo. Oj, wydostałem się bez żadnego problemu. Prawdę powiedziawszy, Przepraszam? Wychodzić stąd jest dla mnie ciężej niż tu wchodzić, dlatego miałem sporo szczęścia, że wydostałem się tak łatwo. I na tym chyba zakończymy ten odcinek. Właściwie to mi się rozciągnie na odcinek i pół, ale mniejsza z tym. Zakończymy chyba na tym ten odcinek z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green... przepraszam. Chcę również tuż przed zakończeniem spojrzeć na mapę i pokazać wam ścieżkę rowerową. Widzicie? Ta ścieżka rowerowa... Właściwie pokażę wam, jak wygląda. Jest na niej mnóstwo trenerów, jednak nie pokażę wam walki z ani jednym z nich. W następnym odcinku wszyscy będą już pokonani, a doświadczenie będzie należało do mnie. Pokażę wam tylko, jak wygląda droga rowerowa, jak się po niej poruszać i tak dalej. Po prostu tak sobie. Nie jest nam do niczego potrzebna, tylko opcjonalna droga, która skraca czas...
podróży między Celadon City a Fushida City. Z tym, że mam teraz ruch Fly, więc to nie jest mi zupełnie niepotrzebne. W następnym odcinku z serii zagramy w Pokémon Leaf Green. Polecimy sobie do Rock Tunnel. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Przekonacie się. Więc do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Cześć, co jakoś dziwnie mi brzmiało to pożegnanie. Dajcie mi spróbować z powrotem. Z powrotem, o, jasny gwint! Jakoś nie naprawdę się pożegnać. Wiecie co, może pożegnam się za sekundę, pobiegam tu sobie troszeczkę, właściwie chcę zobaczyć, co jest tutaj, bo tutaj chyba nie byłem. I od razu powiem wam, że kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Breakman 3 ukaże się... O, miasto Misty! Cudnie! Że kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Breakman 3 ukaże się za jakiś czas. To jest taka seria poboczna, Pokémony to seria główna jest. Ale ukaże się za jakiś czas głównie dlatego, że chcę... Uleczmy Pokémony, czemu nie? Głównie dlatego, że chcę przygotować się do następnego odcinka, ponieważ planuję coś specjalnego. Może nie do końca... Nie powinniście niczego specjalnego tak naprawdę oczekiwać, ale... To, co planuję, wymaga ode mnie poświęcenia paru chwil na przygotowania, więc cierpliwości. Okej, tym razem skup się, to nie jest takie trudne. W następnym odcinku z serii zagrajmy w Pokémon Leaf Green, udamy się z powrotem do Rock Tunnel. To też nie zabrzmiało dobrze. Po prostu cześć!